Yo, YouTube! Jest 24 godziny do mojego wyjazdu. O kurwa, no właśnie, to jest to. 24 godziny do wyjazdu. Syf jak chuj. O proszę, o proszę, to jest to. To jest to. Winowajca całego syfu w tym domu. Mija, no. To wszystko twoja wina. Twoja wina. No i co tam ziewasz, gościu? Do posprzątania jest chata. Te reklamóweczki ze śmieciami są. O, za butla jeszcze po Sylwestrze chyba leży. Tutaj proszę, libacja była. Proszę, ciuszki, nie ciuszki. Tutaj muzyczka leci. Mamy czwartek, godzinę 15:26. Ja za chwilę jadę do rodziców. Lecimy ogarnąć walutę. Także wyjazd ze Szczecina o godzinie 16 jakoś. O, jedziemy już bezpośrednio do Zakopanego. I nie wiem w sumie ile się jedzie, to chyba jakoś w nocy już będziemy w tym Zakopanem, nie? Z tego co wiem, to w nocy będziemy w Zakopanem. Drzemeczka i z rana od razu wyjazd już do Budapesztu. Recenzja Oscypka. Jak? Fake czy nie? Fake, ale jest okej. Okay. A ile dałeś? 2,50 za jeden. Kiedyś to było. Kiedyś było taniej. Teraz kiedyś to nie ma. To było. Pewnie w Budapeszcie po południu jakoś będziemy, czy coś, zależy o której rano wyjedziemy. No i tam już do końca dnia w Budapeszcie znowu drzemka i potem z Budapesztu już do Sarajewa bezpośrednio. Typowo węgierskie jedzenie. Nie wygląda. No, frytki bardzo węgierskie. Karolina, też pokażesz? Nie, zrobimy cenzurę. Tak? No nie wiem, a jak chcesz, możesz być. Nie, nie chcę. No co tam? Jakbym wyglądała super, to tak, ale... Powiem wam, że taka pierwsza obserwacja, jeżeli chodzi o ten Budapeszt, to jest taka, że bo z jednej strony zajebista architektura, piękne miasto, ludzie się bawią, a z drugiej strony gdzieś co 100-200 metrów spotykamy osoby, które po prostu leżą pod tobą, śpią. No i są to osoby bezdomne, nie? Więc to jest takie troszkę kurwa przykre i takie weirdo. To nawet w Polsce chyba nie ma aż takiego problemu z bezdomnymi, jak tutaj, przynajmniej w Szczecinie. Nie wiem, jak tam u was, ale chyba jeszcze nigdzie nie miałem takiego mega kontrastu, jeżeli chodzi o poznawanie miasta, nie? Bo wiesz, patrzysz na ładny budynek i praktycznie potykasz się o osobę, która gdzieś śpi pod tobą w jakimś, nie wiem, bardzo dużo obok metra jest ludzi, bardzo dużo jest gdzieś ludzi przy parku, w parkach. Też idzie bardzo zauważyć, nie? Polska historia. Jeszcze raz, nie? To wytnie się, nie? Ciekawostka historyczna. Tak naprawdę moja wiedza jest na tyle znikoma, że jedyne co mogę powiedzieć to tylko to, że Budapeszt to początkowo nie było jedno miasto, tylko dwa miasta, które były oddzielone ze sobą właśnie tą rzeką. To jest rzeka Dunaj. I tutaj, jeśli się nie mylę, ta strona... Nie chcę mówić już, która strona, to która strona. Po prostu jedna strona, jedna połowa miasta to jest Buda, a druga to jest Peszt. Potem się połączyły i Buda tak wyszło. Buda dla psa. I tak właśnie wyszło, że Peszt jest dla... Budapeszt. Okej. Okay. No.